i obrzęd sakramentu Chrztu Świętego. Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka? Lena. O co prosicie Kościół Boży dla Leny? Rodzice, prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmiecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Pytam was, czy jesteście świadomi tego obowiązku? Jesteśmy. A wy, chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu ich obowiązku? Jesteśmy. Leno, wspólnota chrześcijańska przyjmie cię z wielką radością. Ja w imieniu tej wspólnoty znaczę ciebie znakiem krzyża. Po mnie naznaczę cię tym samym znakiem Chrystusa Zbawiciela, twoi rodzice i chrzestni. Naszego Jezusa Chrystusa o miłosierdzie dla tego dziecka, które ma dostąpić łaskę Chrztu Świętego dla jego rodziców chrzestnych i wszystkich ochrzczonych. Prosimy Cię, abyś to dziecko mocą tajemnicy Twojej śmierci i zmartwychwstania odrodził przez Chrzest Święty i włączył je do Kościoła. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś przez chrzest i bierzmowanie uczynił wiernym uczniem i świadkiem Twojej Ewangelii. Prosimy Cię, aby rodzice i chrzestni dawali temu dziecku przykład żywej wiary. Prosimy Cię, abyś jego rodzinę zachował na zawsze w Twojej miłości. Prosimy Cię, abyś w nas wszystkich odnowił łaskę Chrztu Świętego. Święta Maryjo, Matko Boża, Święty Józefie, Święty Janie Chrzcicielu, Święci Piotrze i Pawle, wszyscy święci i święte Boże. Wszechmogący wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby oddalił od nas moc szatana, ducha nieprawości, a człowieka wyrwanego z ciemności przeniósł do przedziwnego królestwa Twojej światłości. Pokornie Cię błagamy, abyś to dziecko uwolnił od grzechu pierworodnego, uczynił je świątynią Ducha Świętego i mieszkaniem Ducha Świętego przez Chrystusa, Pana naszego. Niech Cię broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Przez tajemnicę tej poświęconej wody racz udzielić duchowego odrodzenia Twojej służebnicy Lenie, którą wezwałeś w wierze Kościoła do chrztu, aby otrzymała życie wieczne przez Chrystusa, Pana naszego. Drodzy rodzice i chrzestni, przyniesione przez was dziecko otrzyma z miłości Bożej przez sakrament chrztu nowe życie z wody i Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nim to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dziecko otrzymuje chrzest. Pytam was, czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, by was grzech nie opanował? Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechu, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Czy chcecie, aby Lena otrzymała chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? Leno,
ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku. Bóg Wszechmogący, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który Cię uwolnił od grzechu i odrodził z wody i Ducha Świętego, On sam namaszcza Ciebie krzyżmem zbawienia, abyś włączona w lud Boży wytrwała w jedności z Chrystusem, kapłanem, prorokiem i królem na życie wieczne. Amen. Leno, stałaś się nowym stworzeniem, przewlekłaś się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech Twoi bliscy słowem przykładem pomagają Ci zachować godność dziecka Bożego nieskalaną aż po życie wieczne. Amen. Przyjmijcie światło Chrystusa. Przybywanie tego światła powierza się Wam, Rodzice i Chrzestni, aby Wasze dziecko oświecone przez Chrystusa postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi świętymi w niebie. Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przewlekliście się w Chrystusa. Alleluja, alleluja. Najmilsi, to dziecko odrodzone przez chrzest nazywa się dzieckiem Bożym i nim jest rzeczywiście. W sakramencie bierzmowania otrzyma pełnię Ducha Świętego, przystępując do ołtarza, stanie się uczestnikiem Jego uczty ofiarnej i razem ze zgromadzonym Kościołem będzie Boga nazywać Ojcem. Módlmy się więc wspólnie w Jego imieniu i w duchu przybranych dzieci, którego otrzymaliśmy wszyscy, tak jak nas nauczył Pan Jezus. Ojcze nasz, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo